Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, sobie zagrajmy w Sky Factory 3. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przepalałem sobie Seared Bricks i ktoś napisał, że mogę przepalać zwykłego coś tam, żeby... Ej, ale fajnie narysowany, zobaczcie, pokazuje co się przepala, jakim kosztem. Ale ktoś napisał, że będziesz miał zwykły ten przepalać, żeby były cegły. Otóż nie, bo nie chodzi o takie zwykłe cegły, tylko Seared Bricksy. No i patrzcie, fajną rzecz, można... tyldą zwykłym kawałkiem drewna i nam wylatuje. Chociaż co prawda nie otrzymujemy tak dużo itemków jakbyśmy mogli, ale już ich nie potrzebujemy w zasadzie, dlatego zrobimy się na taką rzecz, skupimy. Dobra, ogólnie tak, pograłem sobie trochę między odcinkami i zbierałem trochę narzędzi. Pozbierałem trochę surowców przez te oczy, twoje oczy zielone. Nie, no, przez te kurde piękne tutaj siewarki. No, które sieją. Przesiewarki, dokładnie. Dobra, w takim razie, skoro mamy już tutaj parę fajnych rzeczy porobionych, to możemy się brać za robienie. Pieca. Tylko tak, gdzieś tu miałem jeszcze. Czy to wszystkie są Bricksy? Co tu mam? Halo? Bricks. Bruck. Nie Bruck, tylko Brick. Ej, wszystkie Bricki? Mi się założy mniej więcej Bricków. Ale przypix, no dobra, trudno. Co by nie było, trzeba te Bricki robić. Może przy okazji. A, tu mam 40, no to halo, dobra. Już od razu lepiej. Tu jeszcze dodajmy trochę grautu. Grout, proszę bardzo, mamy. Dobra, musimy zrobić tak. To się nazywało. Czekajcie, ja teraz zobaczę, jak to się nazywało. Tutaj musimy znaleźć tą achievement booka. Aby ino. Ojojoj, nie gadajcie, że. Jest, dobra, co nie ma. Make obsidian with a stone barrel. Dobra, to się zrobi. Sobie można już to zrobić nawet. Tylko trzeba tak, właśnie. Stone barrel. To się robi za pomocą przepalania tego. Dobra, okej, okay. Prościutko. Tu wystarczy tyle. Tych bricksów powinno mi też starczyć, więc przepalmy trochę tego. A w międzyczasie chodźmy wziąć i wylać wodę, to primo. A drugie primo to jest zebrać. O, tu mogę przy okazji to jeszcze zebrać. Zebrać troszkę lawy. Ta lawa mi tu zrobiła, zobaczcie, co nam narobiła. No kurde. Głupi jestem, że tak to... O, proszę bardzo. Tu nie wiem, czy czasem, czy jeszcze tego nie obniżyć, żebym tutaj piec zmieścił. Chociaż chyba zmieszczę, to jest... Raz... Dwa, trzy, akurat na piec, dobra. Piecka powinien być wysoki na trzy kratki. Ten, który właśnie robię. Z Seared Bricksów. Okej, okay. Ja chciałem tutaj teraz wziąć i... ściąć to drzewo, bo mnie to denerwuje. Muszę sobie w ogóle trochę porządku zrobić. Ale to myślę, że między odcinkami... Coś tu zrobię, no, to na razie wyrywam te sadzonki, bo ino denerwują. O, tam już pierwsza owca, witamy pierwszą owcę, dzień dobry. Tutaj mamy taki fajny ten, powitanie na owce. Widzicie, słyszycie zresztą. Dobra, ile tam się przypaliło? Tylko trzy, dobra, trzeba trochę więcej. Nie wiem, czy jest to... Ej, wróć. Wróć, powiedziałeś, dobra, dziękuję. Nie wiem, czy z czego lepiej jest zrobić te, czy z ogół... No niby burn time mam taki sam, burn time znaczy się... Tylko, że tu się jakoś mi zdaje, tak wiecie, empirycznie stwierdzam, że to się dłużej pali, aczkolwiek to muszę mi się zdawać. Dobra. Mamy więcej tych. Oczywiście kosimy to drewnem. I lecimy z stone slabami. Można by je kiedyś tam zamienić na te. Tak, potrzebujemy tych 6, żeby zrobić ten barrel. Tu tak dużo już tego chyba nie potrzebuję. Tych komposowników drewnianych, także może sobie kiedyś je usunę, a może nie, zobaczymy. A jak to pójdzie w życiu, okay, tam ładna owieczka, dzień dobry pani owco, jak tam żydko. Mogę zrobić z ciebie wełnę w sumie, ale po co na razie. Aha, tu chciałem, dobra. Mamy 5, jeszcze jedno, dawaj, no szybciej, kurde, piecyku, co ty jesteś taki anemiczny. A, póki jestem tutaj przy zdrowych zmysłach. Może akurat w moim przypadku to się nie sprawdza, ale tak, tam się respią, kurde, złe ludzie. Więc wypadałoby tam trochę dopomóc ich eksterminacji. O, proszę bardzo, tu już jeden z głowy. No dalej. W zasadzie mógłbym to stawiać, o tak, to bym sobie, o tutaj, dobra, dziękuję.
Muszę sobie tu postawić, bo oni tu się respią, lubią się respić. No i teraz nie jeszcze, ale w przyszłości planuję. Ajajaj, brakło mi. Niedobrze, kurde, niedobrze. Dobra, trudno. Pyk, pyk. Najwyżej się no tu jeszcze respi przez chwilę. Tutaj, dobra, tutaj. I mamy to. Możemy zrobić stone slaba. Nie slaba, tylko stone barrel. A dzięki temu zrobić obsidian. Dzień dobry, panie obsidianie. Tutaj będzie dobrze? Tutaj chyba będzie dobrze. To robimy tak. Obsidian się robi tak. I wylewając na to wodę. Dziękujemy bardzo. Mamy piękny obsidian. Haha. Dobra. O. Ej, wodo, tam wróć. Dobra, dziękuję. Trzeba oddać trochę wody. I tu już się spaliło. Tu już się spaliło. Patrzcie, jakie fajne to jest, że tak szybko się pali. Dobra, wezmę ten. Idziemy spać, idziemy spać. To jest dobry pomysł, żeby spać. Go AA. A, dobra, fajny, podoba mi się ten Sky Factor. Już coraz fajniejsze rzeczy tu robimy. Wczoraj właśnie robiłem live'a i powoli taki wraca. Może 60 zrobić live'a, jak to oglądacie, to może dzisiaj tak pół na pół. Dobra, Make Tinker, Smeltery, Processing. O, właśnie, Smeltery, to jest Smeltery. Smeltery. Seared Cobblestone, wow. Śmieszne rzeczy tu się powstały, ale nie, nie, nam chodzi o to, żeby zrobić tak. Co to jest? Nie, nie, no zwykłe bricksy. Nie fancy, tylko zwykłe. Seared Stone, nie, no zwykłe bricksy. Halo! To jest... Nie, gdzie jest zwykły? Tu jest zwykły. No właśnie, musimy zrobić tak. Tak. A, to jest smeltery controller, więc potrzebujemy controller, drain, basin i table. No tam to jest wymienne. Więc tak. Potrzebujemy jedno to. To na pewno. Tak, basin się robi tak. Okej, okay, więc mogłem sobie dodać z tego. Okej, okay, mamy basin. Ej, basin mamy. tutaj jeden tylko, halo, wystarczy jeden. A tutaj mamy smeltery controller, basin, tutaj jeszcze nie gouge, tylko jakiś tank tu powinien jeszcze być, halo. Basin, tu jest tank, ale potrzebujemy, no właśnie, potrzebujemy kurde szkła. I szkła trochę więcej będziemy potrzebowali chyba. A żeby tu zrobić seared glass na przykład, no i to będziemy widzieć mniej więcej ile jest fajnych rzeczy. Dobra, więc zróbmy to, jeżeli możliwe. Dobra, lecimy z tym. I nie wiem ile starczy nam, o już mi zaraz żydko się skończy, raz, dwa, trzy, dobra, z 9 szkiełek. A może trochę więcej, może 18 zróbmy. I znalazł jedną prostą sztuczkę, tyle. Dzięki wam, kurde, gdyby nie wy, to bym nie wiedział, o tym się męczył pojedynczo. Naprawdę, uratowałeś mi dupę, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję jeszcze raz, kurczę. Dobra, w takim razie lecimy z tym koksem. I mamy piękny piach. Ale po co by piach? W sumie lawę zużyli do tego. To ile się, nie sprawdzimy się, ile się pali, no trudno. Ale dzięki temu, że to mam, mogę coś tam jeszcze więcej poprzepalać. Ale mi katar wleciał! Niedobrze. Okej, okay, seared bricks, jak wyglądają zwykłe briki. Ciki briki. O, tak, dobra. Czyli szkło to jest w zasadzie... O, zaraz mi spadnie znowu ten, wódka, jednak nie. Dobra, czyli szkło potrzebujemy tak. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Mamy seared tank. W zasadzie potrzebujemy trzech tylko. O, pięknie. Mamy teraz trzy. Ty, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, ile... O, po co tu dwa zrób? Ile potrzebujemy tego? Trzy, dziewięć na wyłożenie płyt tego dołu. Bo to takie są... Dobra, zobaczmy ile w ogóle z tego się... Moja! 10. To tak trochę mało, ci wam powiem. Dobra, no zróbmy na razie tyle, ile nam starczy. Teraz w pamięci będę wszystko robił, także przepraszam, jeśli mi coś nie wyjdzie. Pyk, 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 dorzucić trochę lawy, żeby się robiła. I tak, smeltery. I to smeltery, co mi wydałoby trochę tam dalej przyspieszyć, bo tutaj tak jest ten. Muszę to w ogóle rozbudować jakoś ładniej, ten, oczywiście, ten. No ciągle ten, no co ci chodzi z tym tenem, no sam nie wiem. A może jeszcze zanim cokolwiek tutaj zrobię, zobaczę czy jakieś mam deseczki. Tu jest pięknie, no, dziękuję. Czy uda mi się... Od razu więcej miejsca, dobra, subci. Więc tak, aha, slaby chciałem zrobić, no właśnie. Slaby.
piękne slaby i jeszcze różdżkę. Ma tu różdżkę? Nie mam różdżkę. I mieliście też rację odnośnie skompresowanego młotka. On kompresowany potrafi rzeczy rozwalić, także to jest o wiele bardziej większe. Tylko on niestety pojedynczo to robi. Co jest takim minusikiem delikatnym, ale no. Co zrobić? Ble. Dobra. Chciałem zrobić tak. Wanda i jako też mówiliście, że Iron robi w górę, a Do robi tylko w boki. To może być prawda. Nie sprawdzę. Dobra, robimy to. Robimy to! Grażyna! Robimy to! A trochę to może poszerzmy, żeby tutaj się tak nie spieprzył na głupi ryj. Czy to w ogóle tak jakoś ładnie zrobić? Właśnie, piszcie, czy chcecie, żebym tak jakoś, nie wiem, takie kosmetyczne rzeczy robił na odcinku, czy jakoś specjalnie go nazwać, żeby wbijali tylko ci, co chcą, czy mogę to zrobić na przykład między odcinkami, to by było bardziej, to by było lepsze chyba, bo nie wiem, czy ktoś ogląda taki odcinek z budowania, gdzie ja nie jestem jakimś guru budowniczy, także no wiecie, nie polecam. Dobra, i z tego co pamiętam, to się właśnie robi w ten sposób, że się robi 3x3. Czekaj, czy to będzie. Może dobra, tutaj zróbmy 3x3. Aha, a więc to tak. Dlatego tu się nic nie lepi, bo to jest na pół bloku postawione. Ach, ach, ach. To nieźle. Dobra, trudno. Seared brick. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Mamy tak. Teraz to możemy spokojnie budować dookoła, chociaż chyba nie starczy na takie nadbudowkę taką. Z tego. No super. Ach, tu woda jest, cieknie. Widzicie państwa, jak cieknie. Tak, to jest woda. Woda, proszę państwa, cieknie. Pozdrawiam Cejrowskiego Wojciecha. Fajne książki ogólnie ma Cejrowski, jeśli chcecie poczytać. Uśmiałem się kiedyś. Ale to było dawno. Jeszcze chodziłem do podstawówki. O zgrozo. O, tam się wywaliłem na głupi ryj. Na szczęście są tutaj... Optifine'a nie mam, już wiem czego tu mi brakuje. Jesus fucking Christ! Ciągle zapomnę o tym Optifine. Widzicie, jakie jest ze mnie debil. Dobra, mamy takie coś zrobione. Zrobione. I teraz tak, żeby to miało ręce i nogi. To trzeba było. To jest 3x3, tak? 3x3, chyba tak. 3x3 i stukałem, nie wiem po co. A zobaczmy, ile nam się tych bricksów zrobiło. No, w ogóle. Głoduję bardzo, muszę tu jakąś farmę z jakiejś zrobić. Albo zabiję tego tam zwierza. To się pali, zawsze jak to się długo pali. I szkoda, że to się mardowało, bo tam się na razie nic nie przepala. Także mój growcie leci. Niestety growta nic się nie udało tam przepalić, bo jestem debilem głupim. Szmaciurem. I tak, to był, właśnie nie pamiętam, kurde jak to było. Czy tu jest jakiś poradnik do tego, halo? Tinkersko smeltery. Jak wpiszę smeltery. Ale jeszcze muszę mieć taki odpływik, to nie wszystko jest. To nie wszystko jest, moi drodzy. Kurde, to jeszcze czegoś brakuje. To brakuje tego. Dobra, weźmy. To odpalmy. O proszę, można wylać z tego, super. Alloy smelter? Nie, czekajcie, tu jakoś się... O, prawy, dobra. I tu się robiło jeszcze takie... O, ciurki takie. Fausety, właśnie, fausety. On pochłaniał... Dobra, weźmy to, teraz spróbujmy jakoś to rozstawić. I tak, smeltery train, to niech będzie tutaj. Czy ja dobrze to postawiłem? Tak, gruby tego chyba, to jest chyba dobrze. I tu się walnie ten fauset i on będzie zlewał do tego, okej. Okay. Smeltery controller. Basin powinno być tutaj. Dwójka, coś takiego to powinno być. Okej, okay, to będzie się zlewało tym drainem. A jeszcze tutaj jest takie coś jak. Ej, zrobiłem tego tanka. Jesus, jaki jestem debil. Idiota. Po prostu, kurde. Mamy 14 minutek, dobra. Czy ja mogę zrobić tank? Seed window, seed gouge, seed tank. Jest, takie coś wystarczy zrobić. Dobra. To robimy. Pyk. Mamy tanka. Jeszcze może coś VZ1. Pięknie. Dobra. I teraz tanka musimy postawić w
tym miejscu, to mogę. Nie, też nie mogę nic kontrolować, bo jest ten. Nie przypomnę. Okej, okay, i tu się postawi. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tu się postawi tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Potrzebuję na jeden poziom. Plus 12 potem. Kurde, to może być trochę dużo. Czy to jest trochę dużo? O, takie coś. Tu w środku będzie się przepalały ciecze. Będą się przepalały ciecze. A, tylko niestety brakuje mi seed bricksów, co jest trochę małym. Jakby nie powiedzieć, utrudnieniem. Na szczęście mogę sobie to szybko, spokojnie zrobić, bo mam przecież dużo dużo tych. Proszę bardzo, tak robimy? Nie tak. Tutaj tak robimy. Tadam. Postawimy na to, mam nadzieję, że nie będzie spadać tam na dół. I oczywiście jedną lawę. Ho! Pięknie. Dobra, teraz lecimy z koksem. No, tylko niestety to się dosyć słabo pali. Ale jakoś musimy sobie dać z tym radę. Jakoś musimy z tym żyć po prostu. W zasadzie potrzebuję jeszcze dwóch kolejnych, no ale nic. Ach, tylko dwa! Supi! Kurde, mogę to wcześniej porobić. A nie teraz na odcinku. Na szczęście mogę w sumie to w tym poprzepalać. Spróbujmy zrobić pierwszy poziom i zobaczmy, jak to będzie działało. Potem oczywiście trzeba sobie będzie to. Raz, dwa, trzy, tu, trzy, super. Ale to chyba 3 na 3. 3 w górę musi iść minimalny. Niestety, tu się lawa robi. Robi jeszcze lawa. No ale mogę zawsze dorzucić, prawda? O, żeby się jeszcze bardziej przerabiała. A, zostawiłem wiaderko tam, no super. Obsydian. Czy ja potrzebuję teraz tak obsydianu dużo? Znaczy coś tam będę potrzebował. Pójdę na razie spać. Śpiuchać. I zobaczę, co w międzyczasie mogę innego zrobić, żeby to się jakoś trochę, wiecie, czasu skompresowało. Upgrade is in secret with metal part, to na razie od tego. Automatic cobble with cobble song generator and or transfer node. Dobra, no to tu mamy, dzięki wam. Coś tam było, czekaj, generator block? To jest coś nowego? Generator block? Nie, to jest tylko to, no dobra. Ja będę niedługo robił ten, on jest dwa razy szybszy. No i ten już będzie trochę ciężko zrobić. Ten? Prościej nawet niż ten, mi się zdaje. I emeraldowy w sumie, bo zobaczcie, czekaj, diamenty. Diamond, no właśnie, nie wiem, czemu się wcześniej nie pokazało. Można zrobić z Diamond Essence, to jest, wypaduje z kwiatków. Nuggety, nie wiem skąd wypadują w sumie. No ale nie chodzi nam o to, chodzi o sieve. Musimy zrobić Iron Stiffnet i gravel przesiewać i jest... procent szansy na to, że spadnie ten, ale chyba, że zrobimy przez diamentowy, wtedy jest 3% szansy, ale to nie jest tak wcale tak mało, jakby, co by nie powiedzieć, a tutaj jest też 1% szansy, a na szmaragd to jest emerald, znaczy się na emerald, żeby to przesiać, a dobra, to nic nie. Żeby przesiać potrzebny komplet Gravel, to jest 1% szansy też, o, trochę mało, to też 1% szansy, no dobra. No ale wiecie jak to działa przynajmniej. Ale mam katar, ja przepraszam, a coś tak pociąga i dosyć was denerwuje, no ale to tak nagły atak kataracza się tutaj pokazał. Liquid Lava jest, no jest, jakoś tam, jakoś się robi. Dobra, mam nadzieję, że tamte piecyki już coś tam porąbiły, mógłbym zrobić więcej tych piecyków w sumie i je tam pościągać. No ale trochę mam tych już się porobiło, dobra, wezmę to, bo ten denerwuje, aby i no. 7, ok, 7 to już możemy coś tam pogadać z tym 7. Dobra, więc zróbmy tak jak najbardziej oszczędna. Oszczędna wersja to będzie raz, dwa, trzy. Ok, mam pierwszy poziom, czyli dobry. I teraz będzie potrzeba po 12. Ale może już będę mógł tutaj coś. Ej, tu już się coś robi, halo. To już nam działa, dobra, więc jest szansa, że to. Ej, kurde. Przecież ja mogę to spokojnie. No, nie mogę w sumie sobie spokojnie. Bo ja chciałem. To na razie usunę. To mogę to tu wstawić równie dobrze i tu zamknąć to. Żeby będę sobie widział, jaki jest poziom. Okej. Okay. Poziom tych wszystkich cieczy. Au! Kurde, uważaj ty. Głupku! Głupcze mi tu! A ja głoduję! Kurde! Ja głoduję. Już niedługo. No nie niż te. Co? O nie, nie mogę. Myślałem, że jabłko mogę przesiać przez siewarkę. Lol, to by było śmieszne. Dobrej, bierzemy tak. Pod trójeczko. Bierzemy jeszcze więcej bricksów i stąd wiaderko.
O, tu się kończy ten, niedoczekanie twoje. Dobra, ciach, mamy 3, tu już nawet trochę więcej niż 3, nawet 7. No i ciągle jednego brakuje, żeby ten. No dalej, dalej, dalej. O, będzie jeden więcej zawsze. Dobra, mamy 5. Śmigisti w takim razie. I teraz tak, weźmiemy stąd i walniemy w tanka. Okej, to się wlewa, super. Już więcej nie możemy, niestety, by się więcej nie przetworzyło. Okej, i możemy w tym momencie jeszcze tu posz... A! Wow! Już się obsrałem, że spadam. Dobra, jeszcze nam brakuje trochę klocków, żeby zrobić podwójnie. Ale nic, to dobra. W takim razie, jak już tu mamy zrobione... Kolejna? Nie, kolejna, okej. Smutno. Możemy w tym momencie, bo co by tu przygotowałem wcześniej, przepalić teraz prawdopodobnie Iron Ore Chunka. Bo z tego by był teoretycznie jeden, ale będzie wincy. Jeśli tu... A, widzicie. Tak nie może być. No, tak nie może być, niestety, kurde. To lipa. Wielka lipa. I teraz to mi się zniknie, tak? Nie, dobra, uff. Już myślałem, że mi to pójdzie. Także kontroler musi być tutaj, chcąc nie chcąc. No a my sobie zróbmy trochę, nie wiem, tu z boku może, żeby było. O, już myślałem, że mi spadnie, ale miałem pełne gacie. Okej. Tak, tak. I teraz możemy to z kontroler sadzić. Okej, okay. I patrzcie, to się teraz będzie ładnie przepalało. I... Uwaga, kiedy się będzie przepalało? No, to powolutku, ale się robi. No, najważniejsze, że się robi. Tu lawę dolać trzeba. Więcej niestety z tego nie wciągniemy. To musi być co najmniej 1000. Bo właśnie, Avalkis mi powiedział, że to jest taka fajna jednostka MB, to jest tam bucket. To jest mini bucket, mini bucketów. No to kurde, wszystko jest oparte na pojemności jednego wiadra. I prawdopodobnie dlatego to jest 1000, że to wychodzi równo na baketa. No to jest kurde, coś pięknego. Uwaga, uwaga, uwaga! Czy się zrobi? Znaczy na pewno się zrobi. Ale jaka to będzie pojemność, halo? Jest, mamy pierwsze żelazko. Mamy pierwsze żelazo, pięknie. I mamy dwa bloki, o, czyli... O! Hej! Co ja zrobiłem? Dobra, w każdym razie lejemy teraz tutaj. Ach, aż tynk się przypomniał normalnie. Dawaj, 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 dawaj. To stygnie. Patrz, jak fajnie to styga. I jakiegoś tego nie było takiego efektu fajnego. Wow. Ale fajnie to stygnie. O, widzicie MB, czyli z 1200 mili paketów. Liquid Molten Iron. Ciekawe, czy to będzie, by było można w ten wziąć. Okej, mamy. Kolejne dwa mogą wpaść. O, to jest zajebiste. I kolejne dwa wpadają, dobra. A ja sobie to mogę rozbroić na 9 ironów. I tadam, mamy zamiast, kurde... w sumie nie, mamy dokładnie to samo. Nie, mamy dwa razy więcej. Dwa razy więcej niż byśmy przepalali w tradycyjnych piecach. Nie. I tak, teraz machnę sobie, machnią to. Coś chciałem... Aha, już wiem, co chciałem zrobić. Muszę się pożegnać niestety z moim starym generatorem. Haha, i go ulepszymy! Dzień dobry, mamy większy generatorek. Ach, sweet. Teraz jak to szybko leci? Co pół sekundy, albo co sekundy. Teraz nie, źle policzyłem chyba, ale... Okej, okay, tu się obstygło. Dzień dobry. Lejemy więcej. A w tym czasie spokojnie możemy tutaj jeszcze dorobić kolejną... Żeby teraz się nie wywalić na głupi ryj. Może zrobię inaczej, może zrobię tak, tak. O, pięknie. Dobra, i robimy. O, proszę. Tu ostatnie możemy położyć. No ale już mamy dwa poziomy dzięki temu. A, i nie mam tak dużo tego teraz. Okej, to się jeszcze nie. No i tak działa piecyk. To, proszę Państwa, to jest piec. Pięknie, poszło. Ach.
i robi się już z tego piękna gra po prostu. To już będzie easy, easy peasy. Teraz trzeba tylko zobaczyć, właśnie. Jest tak, upgrade an existing tank tool with a metal part. I właśnie, tutaj trzeba zrobić inne rzeczy. Teraz kurde, właśnie nie pamiętam, jak to się robiło. Czy jest guide jakiś? Nie, tu jest. Tu nie ma takiego typowego guida. To jest. Tego jeszcze nie ma. Upgrade move to właśnie. Kill the monsters automatically. Ale to niecałe niedługo. To trzeba będzie zrobić tak, żeby tak się przerabiało. No i pytanie, jeszcze coś tu chciałem zrobić. Aha, bracing muszę zrobić. A bracing się bodajże robiło z aluminium i złota. Tylko nie pamiętam dokładnie z jakich części tego złota. To nie szło, że dwa aluminiaki i dwa złota. Zobaczmy, czy jakieś tu mam złoto. Znaczy na pewno mam. Tu mam gold, o proszę bardzo. Czy ja sobie na początku. Albo inaczej, wezmę sobie to, pozbieram i to po. Się gold cały zrobił. Nie ma tak, że będziemy leniuszkować przez to. Jedziemy, ciśniemy dalej. Okej, okay, trzy briki mogę zrobić. I tak, trzeba pozbierać wszystkie złota do jednego miejsca, więc sobie zrobię tak. Tutaj. Pyk, to. Ej, no czemu nie mogę do inwentory? O, mogę, dobra. Dwuklikiem to robię, żeby wiecie, żeby ewentualnie wszystkie inne rzeczy się robiły. To będzie jeszcze fajne. Infernum Essence. To pamiętam, że było jeszcze fajniutkie. Fajne rzeczy z tego odchodziły. Okej, okay, Golda. Tak mało. Golda? Coś pominąłem, halo. Ej, no przecież miałem przed chwilą więcej Golda. No nie, miałem więcej, definitywnie miałem więcej zasranego golda, no, o, tu jest. Ha, no i widzicie? Dobrze myślałem. Główka pracuje. Dobra, lecimy tak z tym koksem. Nie, to nie jest ten, to są carrot seeds. Okej, okay, silver jest mało, nikielu tyle, copper. Pumpkin seeds, to już nie, okej. Okay. I teraz wszystkich trzeba zrobić, o, takie sztabki. Aluminium tylko jest jedno, trochę przypał. Okej, okay, tak. Ej, nie tak. Zniknęło mi? A nie, nie zniknęło. Utknęło gdzieś w tym. W eterze trochę, dobra. Idziemy spać. Ze sztabką złota, tak. Lulululu. O, witamy pół godzinki, a się wciągnąłem tak, że kurde, a miałem mniej nagrać odcinek, no trudno. Szybko to. Tu jeszcze się jedno przypala? Nie, myślałem. Ale coś jeszcze mamy przecież. Nie, cały grot się przepalił. Oh my god. Ale chyba więcej nam nie trzeba. No tu jeszcze zostały takie fajne rzeczy, no trudno. Jakoś będzie musiał to przepalić. Chociaż! Przepalę, a co? Widzę, że już jedno niepotrzebnie wziąłem. O dobra, to wszystko. Jeszcze z tamtej w takim razie wezmę. Gdzie tu dużo? Tu jest, nie, pumpkin seeds znowu, dzień dobry, pumpkin seeds, tutaj odłożyłem. Nikiel 6, 13 czegoś innego, 13 czegoś innego i copper trochę więcej. Tu nic nie odłożyłem, dobra. I śmigamy, gold jest, iron nie ma nic, tego jest całe 2, copper jest 6 równo, silvera jest 3. Czy również jest amelinium. O, to już można zadać brazing. Dobra, i co? Ja sobie to wszystko poprzepalam ładnie i odkryję, jak się robiło te castingi fajne. I potem będziemy się robić. Aha, jeszcze jedno, przecież kurde. Kto tu naprawi cały ten kontroler? A, oczywiście, spieprzyłem. Czy ja się o to poparzę? Nie, na szczęście, dobra. Nie jest tak gorące. Okej, okay, mam potrójne, teraz to będzie w ogóle, kurde. Cudniut i orzeszki. Ile mam tamtego jeszcze? Jeszcze na 4 ignocy, aha. To niedobrze, że 4 ignoty tylko są. Albo ja to nie mogę jeszcze ignotów palić. No, a są 4 ignocy. Co? Dzień dobry, tu się wypaliło pięknie. Czemu tam teraz do góry? Kurde! Leci mi to tam! Gówno.
No. Furman strażak. 4 ignoty tu, czyli potrzebuję 4 tu 5, żeby mi zrobiło 9. Okej, okay, no to musimy przepalić, żeby tu odlać do pełna, no. Taka sztuczka z zasadów tego. Jak to się nazywa? Z zasadów Sztynksa. Okej, okay, więc mamy pierwszy piecyk. Tutaj możemy patrzeć, jak tam się. W zasadzie może sobie tu dorobię jakąś dróżkę. No i postaram się w końcu jakieś teksturpaki w tą fajną grać. Bo to, co tu się dzieje, to jest jakaś porażka. Pik pik. Dobra, dziękujemy za pikpikanie. O, tam można przy okazji nalać do tego. No, do tego to się porobi piękności. Dobra, i teraz wlejemy resztę. I możemy przepalać inne rzeczy. Polane, dobra, więc przepalamy złoto teraz, niech się robi. I co, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. W kolejnym, no już trochę więcej zrobimy. I piszcie mi, czy chcecie, żebym tu sobie pobawił na własną rękę. Na własną rękę, żeby to wszystko jakoś tam, wiecie, żeby to ładne było po prostu, żeby to wyglądało jak jakieś coś, gdzie nie wiem, ktoś chciałby przebywać, na przykład takie pomieszczonko. O, złoto już tam przepaliło, fajne. Dzień dobry, panie Złotko. Więc to było na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i na razie!